No wiesz, broda tu w Warszawie nie jest modna, nie jest popularna, bo tu w Warszawie nie ma ludzi prawosławnych. Gdzieś jak jesteśmy w cerkwi u ludzi prawosławnych, to wtedy widzimy albo biskupa Jakuba w diecezji białostocko-gdańskiej, że ma bródkę ładną, zadbaną, no to ja rozumiem. Ale tak, żeby ktoś sobie zakład otwierał i zarabiał na naszej kieszeni siedział, proszę Państwa. No to Państwo zobaczą, kto to jest. Nie. To tu komentować, albo tu. No to tu komentować. My musimy pilnować linii mysiej. Jest linia mysia i ona zwyciężyła. Ona wygrała. I tak ma być. I koniec. Lepiej Słowo Boże czytaj. I tak, proszę Państwa, jesteśmy na Tolin Północny, czy jaki? Na Tolin to jest, proszę Państwa, na Tolin. No. No to jak kiedyś tak jeździłyśmy, to Warszawa, Ursynów. No to przy Ursynowie jest na Tolin, bo to Warszawa się rozbudowywała. To jest i na Tolin. No ale widzicie Państwo, ludzie tu sami, ci, którzy mieszkają, mają problemy z dojazdem, bo tak jak ktoś mieszka, ma 5 metrów do sklepu i z powrotem, ale ludzie mają w Warszawie, mają problemy z dojazdem, gdy nadaj nasze radio. Tok FM, Euro, Conchita, Barbie Baby, Langström, Extra. Niesumienni kierowcy się spóźniają, spętli 2-3 przystanki, to 21 po 10 wcale nie było, 36 po 10 wcale nie było, był po prostu do pętli, który jechał, czyli lewy autobus, a ten, który poprawny, to jeszcze się spóźnił 4 minuty, potem babka, proszę Państwa, wybita z pantałyku, proszę Państwa, usiadła na przystanku i zaczęła niemalże płakać, bo po prostu nie mogła dojechać tam, gdzie chciała dojechać, i zamieszanie. A potem jak są, ten jaki to był numer 136, jak są, to wszystkie naraz. Także my tu zajechałyśmy przez przypadek na Natolin Południowy i teraz będziemy z Natolina Południowego odjeżdżać. Ze względu na zamieszanie w Warszawie, na burdel. Kiedyś ten 136 to ładnie zjeżdżał ze Służewca, pięknie we żwirki i wigury, jechał. 136 i tam gdzieś w kierunku Dworca Zachodniego jechał, tak bardzo ładnie jechał. I on może tam jeździć jeszcze, ale już teraz się wszystko zmienia. Ludziom jest wszystko jedno, facet ma wózek sterowany, puścił ten wózek, no jakiś bezdomny puścił ten wózek i on do niego jakby wrócił, teraz do niego doszedł i się tym wózkiem bawi. Widzicie Państwo, co tu pozostało w Warszawie. I teraz oni, proszę Państwa, zapomnieli, że była straszna wojna, druga wojna światowa, że wymordowali ich wszystkich, wytrzebili. No, niektórzy się poddają, ale ci japiać to samo, proszę Państwa. Przecież szatan diabeł nie śpi, jak nie Hitler, to Natolin północny. Północny, a to był północny Natolin, tak. Jak nie Hitlera wymyślił, to Putina wymyślił. Przecież oni mieli w szkole też atak terrorystyczny, że ile tam, 290, 300 ponad dzieciaków wymordowali razem z nauczycielami.